Może zacznę od tego, dlaczego ten temat jest dla nas tak pasjonujący. Zaczęliśmy się interesować tą tematyką, ponieważ badania z zakresu biologii reprodukcyjnej, jak i epidemiologii reprodukcyjnej wskazują, że to właśnie okres prenatalny jest tym okresem w życiu człowieka, w którym człowiek jest najbardziej wrażliwy na działanie różnych toksyn środowiskowych. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ prawdopodobnie dlatego, że w tym okresie życia następuje bardzo szybkie tempo wzrostu organizmu, namnażania komórek i różnicowania komórek organizmu. W związku z tym narażenie na zanieczyszczenia w tym właśnie okresie może powodować bardzo niekorzystne skutki zdrowotne, które manifestują się między innymi poprzez zahamowanie wzrostu i rozwoju płodu, tak zwaną hipotrofią wewnątrzmaciczną. To narażenie może skutkować również przedwczesnym porodem, a także urodzeniem się dziecka z niską masą urodzeniową, czyli taką, która jest mniejsza od 2,5 kg. Nie dość na tym, te konsekwencje mogą być widoczne również na dalszym etapie życia. To znaczy mówi się nawet o tak zwanym programowaniu wewnątrzmacicznym, kiedy to właśnie wczesne warunki środowiskowe, czyli to środowisko wewnątrzmaciczne, jeżeli jest niekorzystne, może powodować trwałe, niekorzystne i nieodwracalne skutki w postaci zmian struktury, funkcji, metabolizmu tkanek, narządów, układów płodu. Takich jak serce, nerki, centralny system nerwowy. Te zmiany z jednej strony mają charakter adaptacyjny, to znaczy warunkują w ogóle przetrwanie płodu w tak niekorzystnych warunkach, ale z drugiej strony właśnie mogą powodować te niekorzystne skutki zdrowotne na dalszym etapie życia, o których wspomniałam. Dla przykładu hipoksja płodu, czyli właśnie niedotlenienie, które może wynikać właśnie z narażenia matki na dym tytoniowy, czy na zanieczyszczenia powietrza, takie jak pył zawieszony, może powodować zmiany chociażby w rozwoju neuronów, co w dalszej perspektywie czasowej skutkuje rozwojem chorób neurologicznych. Innym takim przykładem jest wpływ hipoksji na zmiany składu ciała. Na przykład obserwuje się zmniejszenie masy mięśniowej w stosunku do tkanki tłuszczowej organizmu, a to pociąga za sobą dalsze konsekwencje w postaci zwiększonego ryzyka otyłości, insulinooporności, chorób metabolicznych w przyszłości. No stąd też ten temat wydaje się tak istotny dla zdrowia publicznego i z punktu widzenia właśnie prewencji tych chorób cywilizacyjnych. Jeśli mowa o tych bezpośrednich skutkach narażenia na zanieczyszczenia widocznych właśnie tuż po urodzeniu, badacze najczęściej koncentrują się na masie urodzeniowej, ponieważ masa urodzeniowa jest takim dobrym wskaźnikiem kondycji wczesnorozwojowych organizmu. Pytanie tylko, w którym okresie ciąży to narażenie będzie miało największy skutek i będzie w największym stopniu wpływało na masę urodzeniową. No i tutaj badacze nie są zgodni. Niektórzy twierdzą, że jest to właśnie ten pierwszy trymestr ciąży. Niektórzy mówią, że to jest właśnie końcówka ciąży. I tutaj stąd zajęłyśmy się tym tematem, ponieważ nie jest do końca jasne. Po drugie, nie wiadomo, czy efekt zanieczyszczeń różni się w zależności od płci i płodu. Innymi słowy, czy inaczej zanieczyszczenia wpływają na dziewczynki, inaczej na chłopców. Dlaczego tak może być? Ponieważ w niektórych pracach wskazuje się na to, że płody męskie mogą być bardziej w ogóle wrażliwe na warunki środowiskowe. Zauważa się, że w niektórych pracach zauważa się, że jest większa umieralność płodów męskich w stosunku do płodów żeńskich, ale w dalszych, w nowszych badaniach tego związku nie zaobserwowano. Stąd też nie wiadomo do końca, jak to jest. Niektórzy badacze podkreślają, że płody męskie szybciej wzrastają w okresie wewnątrzmacicznym, to znaczy potrzebują więcej tlenów, więcej składników odżywczych w stosunku do dziewczynek. A jednocześnie obserwuje się, że u chłopców
wolniej rozwija się układ immunologiczny i oddechowy, co powoduje, że być może są oni bardziej narażeni właśnie na, ten, na te działania toksyn środowiskowych. W związku z tym nasze badanie skoncentrowało się na zależności pomiędzy właśnie ekspozycją na zanieczyszczenia pyłowe, a masą urodzeniową dzieci, zarówno w całej grupie noworodków, jak i w podziale ze względu na płeć. Jeśli chodzi o ekspozycję, badałyśmy średnie poziomy zanieczyszczeń w czasie całej ciąży, jak i średnie poziomy obserwowane w każdym z trymestrów oddzielnie. Nasza próba liczyła dość sporo, ponieważ 84 tysiące noworodków. Włączyłyśmy tutaj noworodki żywo urodzone, urodzone w porodach pojedynczych, urodzone w terminie, czyli po 37 tygodniu ciąży, przez matki mieszkające w Krakowie. Dane na temat urodzeń pochodziły z rejestru Głównego Urzędu Statystycznego i obejmowały okres od stycznia 1995 roku do grudnia 2009. Tutaj widać, jakie dane na temat każdego z noworodków mogłyśmy otrzymać z GUS-u. Jeśli chodzi o pomiar ekspozycji, pomiaru zanieczyszczeń dokonywały stacje monitoringu powietrza w Krakowie, było tych stacji 6. Pierwsza to była stacja mierząca się na rynku głównym w Krakowie, stacja centralna, stacja mierząca poziom zanieczyszczeń komunikacyjnych, to była ta, która mieściła się przy alejach głównych, alejach w Krakowie. Zanieczyszczenia przemysłowe były reprezentowane przez stacje w Nowej Hucie, no i mierzono jeszcze zanieczyszczenia tła w jednej stacji na północy i w dwóch stacjach na południu Krakowa. My uśredniłyśmy poziomy zanieczyszczeń pochodzące z tych wszystkich stacji, z 6 stacji pomiarowych. I każdemu noworodkowi przyporządkowałyśmy te średnie poziomy zanieczyszczeń charakteryzujące jego narażenie w czasie całej ciąży i w każdym z trymestrów osobno. Jakie były wyniki? Analizowałyśmy wpływ zanieczyszczeń na masę urodzeniową noworodków metodą regresji wieloczynnikowej i po uwzględnieniu czynników zakłócających, takich jak wiek matki, wiek ciąży i rok urodzenia dziecka, okazało się, że im wyższe narażenia na pyły, tym mniejsza masa urodzeniowa noworodków. I to ta obserwowana zależność dotyczyła całej grupy noworodków, jak i oddzielnie chłopców i dziewczynek, z tym, że tutaj u chłopców ta zależność była na granicy istotności statystycznej. Natomiast udało się dobrze zidentyfikować ten okres krytyczny tak zwany, czyli tym okresem okazał się pierwszy trymestr, kiedy to właśnie wpływ na masę urodzeniową okazał się istotny. Tylko i wyłącznie w pierwszym trymestrze ciąży obserwowano spadek masy urodzeniowej noworodków w wyniku narażenia na pyły zawieszone. I zarówno w całej grupie noworodków, jak i osobno u dziewczynek i u chłopców. W pozostałych trymestrach tej zależności nie zaobserwowano, czyli wzrastające zanieczyszczenia w drugim czy w trzecim trymestrze nie powodowały skutków w postaci zmiany masy urodzeniowej dzieci. Podsumowując. Nie udało się potwierdzić tej hipotezy, że to chłopcy są bardziej wrażliwi. Zarówno u chłopców, jak i dziewczynek zaobserwowałyśmy zmniejszenie masy urodzeniowej w wyniku narażenia na pyły w okresie życia płodowego. Natomiast dobrze udało się zidentyfikować okres krytyczny w przebiegu ciąży i właśnie to jest ten okres, kiedy dziecko jest najbardziej narażone na działanie tych pyłów zawieszonych i tym okresem okazał się pierwszy trymestr. Jeśli chodzi o wielkość efektu biologicznego, ten efekt być może nie jest zbyt spektakularny, wynosi 14 gramów na każde zwiększenie pyłów o 30 mikrogramów na metr sześcienny w czasie pierwszego trymestru ciąży, ale jest to efekt zbliżony do tego, jaki obserwuje się w innych badaniach w Stanach Zjednoczonych czy w Brazylii. No i sugeruje, że coś jest na rzeczy, że być może warto dalej eksplorować ten temat.
W dyskusji artykułu zastanawialiśmy się też, jakie mechanizmy mogą leżeć u podstaw tych zależności. No i sądzimy, że może to wynikać z upośledzenia funkcji łożyska, które kształtuje się właśnie na w tym pierwszym trymestrze ciąży, a które warunkuje prawidłowe dostarczanie tlenu i substancji odżywczych do płodu. Może to wynikać również z wywoływania stresu oksydacyjnego, a to pociąga za sobą dalsze konsekwencje, uszkodzenie na przykład DNA komórek łożyska i płodu. Pyły zawieszone mogą również indukować stan zapalny w łożysku, a markery stanu zapalnego mogą powodować zwiększenie lepkości krwi, a tym samym upośledzenie przepływów wewnątrzmacicznych. Te substancje zawarte w pyle zawieszonym mogą również łączyć się z receptorami dla łożyskowych czynników wzrostu, które są wskaźnikami rozwoju łożyska. No i w związku z tym następuje właśnie upośledzenie rozwoju łożyska w tym pierwszym trymestrze. Te wszystkie zależności zostały opisane, i hipotezy, i dyskusje zostały opisane w naszym artykule, który można przeczytać w Annals of Agriculture and Environmental Medicine. To jest pierwszy z cyklu artykułów, które chciałybyśmy opublikować. Mogę się pochwalić, że już miesiąc temu wyszedł nasz kolejny artykuł dotyczący wpływu innych zanieczyszczeń, a mianowicie dwutlenku siarki i tlenku węgla na ryzyko urodzenia dziecka z niską masą urodzeniową, z tym, że okazało się, że ta zależność jest uwarunkowana liczbą urodzonych dzieci, to znaczy wielorodki okazało się, że prawdopodobnie inaczej reagują na zanieczyszczenia niż pierworodki. I to udało nam się pokazać. Aktualnie robimy analizy dotyczące bardziej czynników, mechanizmów biologicznych, ale u kobiet nieciężarnych. Badamy wpływ zanieczyszczeń na stężenie estrogenów i progesteronu mierzonych w codziennie pobieranych próbkach śliny u kobiet przez cały okres cyklu menstruacyjnego. Badamy też wpływ zanieczyszczeń na długość cyklu menstruacyjnego i tutaj bierzemy pod uwagę wszystkie zanieczyszczenia łącznie, to znaczy wyodrębniając główne składowe, badamy jakby źródła zanieczyszczeń i wpływ tych źródeł zanieczyszczeń na długość cyklu menstruacyjnego. Także to są nasze tematy badawcze, którymi się interesujemy, i bardzo dziękuję za możliwość ich przedstawienia w dniu dzisiejszym.